Szanowni Państwo, spotykamy się dziś w miejscu, które już za kilka miesięcy całkowicie zmieni swoje oblicze. Dzięki rekordowemu 75% przyznanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, gmina Istewna przystępuje do realizacji inwestycji będącej symptomem rozwoju turystycznego w Dolinie Rzeki Olzy, a także lokalnej arterii komunikacyjnej, która stanie się alternatywą dla mieszkańców Istebnej i Koniakowa. Wartość realizowanej inwestycji wynosi 7 900 955 zł i 29 groszy, z czego 5 400 922 zł i 65 groszy stanowi dofinansowanie ze wspomnianego już wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast wkład własny gmina zamierza pokryć ze środków otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli reasumując, praktycznie 100% inwestycji zostanie zrealizowanych z dofinansowania zewnętrznego. Kompleksowa rozbudowa w swym zakresie będzie obejmować wykonanie nowej konstrukcji drogi o długości 848 metrów, rozbudowę jezdni do stałej szerokości 6 metrów, budowę chodnika oraz budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę zjazdów, przebudowę przepustu drogowego nacieku Małe Połomite, budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego oraz budowę oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 lipca 2021 roku, a wykonawcą jest wspominana już wcześniej firma Strabag Infrastruktura Południowa spółka z o.o. Teraz pragnę przekazać głos pani wójt Lucji Michałek, dzięki której konsekwentnym działaniom i determinacji możemy dziś spotkać się w tym miejscu. Witam bardzo serdecznie panowie ministrowie, panie przewodniczący, panie dyrektorze, zacni zebrani. Dzisiaj wielki dzień dla gminy Istebna, bowiem symbolicznie za chwilę wbijemy pierwszą łopatę pod budowę drogi. Drogi, która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym i na pewno usprawni przemieszczanie się mieszkańców na tym odcinku, ale również wpłynie pozytywnie na rozwój gminy Istebna, bowiem łączy infrastrukturę narciarską pomiędzy jednym wyciągiem a drugim. Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie ogromna pomoc rządu, która wpłynęła na konto gminy Istebna. To właśnie dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych możemy dzisiaj rozpoczynać tą budowę. 75% kosztów tej inwestycji, czyli prawie 5,5 miliona złotych, to niezwykle duży wkład do tej drogi. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję na ręce panów ministrów, pana ministra Stanisława Szweda, pana ministra Grzegorza Pudę za ogromne wsparcie i za te środki finansowe, które umożliwią w gminie Istebna rozwój potencjału, który w tej gminie niewątpliwie jest. Także jeszcze raz kłaniam się nisko. Dziękujemy również za środki, które wpłynęły do naszej gminy w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. To jest prawie 2,5 miliona złotych, tak jak zostało powiedziane. Dzięki temu sfinansujemy wkład własny gminy i praktycznie mamy 100% inwestycji sfinansowanej ze wsparcia rządowego. Jeszcze raz kłaniam się nisko, dziękuję i polecam się na przyszłość. I oczywiście firmie Strabag życzymy przeprowadzenia sprawnej, szybkiej inwestycji, dobrej współpracy i powodzenia. Wszystkiego dobrego.